Sorry. No tutaj jest to tutaj boskie, więc bawcie chęci. Cześć Halina, cześć. Także wernisaż Halinowy serc. No. Pani Perepeczko to miała na... Na pomoc. Ratunku na pomoc. Ratunku na pomoc. Tak. Że radio kończy. Ta radio kończy. To jest to. No. No tutaj Boska. Boska by się tu czuła. No cześć, cześć, cześć. Nie załapałeś się na winko. Załapałeś się, dobrze. No, witam Ciebie serdecznie w Radiu Conchita. Witam Ciebie serdecznie. No dostałeś lampkę wina, źle? Powiedz tej pani, że zapomniała rozpocząć wernisażu, to może ci się uda. Janina Paradowska w Tok FM mówiła, to jak my nie wierzymy w to, co robimy, to nam się nie uda. Musimy wierzyć. Halina przyszła spóźniona. Nie mogłaś przyjść wcześniej. Tak? To byłaś, tak? Pięknie cię wyglądasz, no. Staram się jak mogę z panią Perepeczką porozmawiać. No piękna ta pani Perepeczko. Tu. Kalinowe serce. Że miała serce, tak? No. Co? Gorąco. Witamy, witamy. Że co? No i tu się... Także proszę Państwa, my artyści to nie wiemy, czy wtorek, czy środa, czy trzecie, czy czwarte, a to jutro już jest czwartek. Także proszę Państwa, pani Perepeczko, moja ta koleżanka, kochana Perepeczko, za tym czerwonym autobusem jest tak samo jak ten czerwony autobus, w tym samym kolorze. Tam socjologia chodzi. Kalinowe. Thank you.
No i jak się podobał wernisaż? Minerowy nasyp. Ale tobie się podobał? Elżbieta, nie. Nie podobał. A jak ci się podobał? Bardzo zajebista. Zajebista? Nie, bo tam są bankiety, słuchaj, Marta Dobosz raz szła pod Mariotem, patrzy, co to za talerze, co to poukładane. I się ciągle boi wejść. I się pyta, czy mogę poczęstować się. Ja mówię, słuchaj, Marta Dobosz, jeżeli ty będziesz się tak pytała, to ciebie nigdy nikt nie zaprosi. Żegnamy i Perepeczko, i wszystkich, proszę Państwa, bardzo piękne. To jest Krasińskiego 27, tam Krasińskiego 25. Szybciutko, szybciutko, proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita Extra jest nie tylko obrotowe, ale też i latające. Także widzicie Państwo, ten Artur powiedział, że zajebiście, że jak wernisaż, że zajebiście. Ale pewnie o czym innym całkiem myślą. Także chodźmy szybciutko, dobiegnijmy, żeby jeszcze raz mu zadać to pytanie temu Arterowi, jak się podobał ten wernisaż. Czy to naprawdę, że to zajebiście? Czy to prawda, że to zajebiście? Czy to naprawdę, że to zajebiście? Metrem, a może tutaj w tej, może w tym forcie Sokolnickiego, Artur. Ale Artur, powiedz teraz naprawdę, jak ci się podobał ten wernisaż? Zajebiście dobry. Tak? Bardzo dużo wina i te łupicy. Przejedliśmy się kanapkami. Tak. Wypiłem 12 lampek minus 11. Także proszę Państwa, Krasińskiego 25, ale ja myślę, że ten facet, co rozpoczynał, to w ogóle jakiś taki nawiedzony, że o tych czapkach mówił, rozumiesz? Kupa wariatów, jak spod kościoła katolickiego.